Siemanko, witam na kanale Mazury Fishing Team. Kolejny taki króciutki wypadzik po pracy, dosłownie 3 godziny łowienia mam. Nawet niecałe 3. No i spróbujemy upolować jakiegoś sandaczyka. Przez cały dzień świeciło słoneczko, a teraz jakoś tak się zrobiło chłodno i pochmurnie. Mam nadzieję, że chociaż te 3 godziny nie będzie deszczu. No dobra, zaczynamy. Bardzo mocny branie, słuchajcie, tylko mniejszą gumę założyłem. Ale to nie wiem co to będzie, ciężko powiedzieć naprawdę po tym braniu. Mała ryba ogólnie, ale... Ole strzał to był. I to z tak dużej odległości, naprawdę mocne branie. Naprawdę mocno sieknął. Sandaczyk, o, myślałem, że to będzie szczupak. Trochę mniejsza gumka jednak i... Nie jest to jakaś rekordowa ryba, ale takie 55 pewnie będzie miał. O kurde, jaka ryba wściekła. Nie wierzę. Takiego brednego sandacza to ja jeszcze nie widziałem. Ale mnie ochlapał, pierdziel. Może nawet nie będzie miał 55, nie no, będzie miał. Zobaczcie, mała gumka, strzał przepiękny. A myślałem, że nic się nie będzie działo, bo przez cały dzień było słoneczko. A teraz się zachmurzyło i pomyślałem, że te ryby w ogóle siadły. No ale jak widać pierwszy zedzik. W kilku pierwszych minutach łowienia. Uciekaj byczku. Ochlapałeś mnie całego. No tak, jeszcze na koniec musiał pokazać. Okulary mokre. No nic, pierwsza rybka wyjęta. Muszę się trochę ogarnąć i rzucam dalej. Jest następny. O. Chyba kapkę większy. Może i nie. O. Tym razem szczupaczek. Ale wściekłe te ryby są. Co on tu? Myślałem, że fajny sandaczek będzie. Gdzie on tam mi wpłynął? To nie jest duża ryba, ale kurde, jest wściekły, nie? No chodź ty robaku. Już nie udało, że taki wielki jesteś. O, dziobówkę to ty nie idź. Ale silny szczupak. Ja pierdzielę, rekordzista.
No nie jest to malutki szczupaczek. Myślę, że 70 kilka centymetrów. Słuchajcie, kilka minut łowienia. Zaraz zobaczymy, ile ma centymetrów. Zobaczcie, no nie jest to, kurczę, taki mały szczupaczek, jak się wydawał, ale takiej torpedy dawno nie miałem na wędce. Żeby przy takiej wielkości, kurde, takie manewry robić. A najważniejsze jest to, że łowię na fluo. Przynętę ma całą w mordzie i podczas tak długiego holu go nie obcię. Zobaczcie, co on tu wyprawia. Dynamit. O, wypiął się. Elegancko. Wypiął się. O to chodziło. Ale jak on tego nie obciął? Słuchajcie, to jest taki 70-taczek. Ładnie mnie poharatał. Nie jest to wcale duża rybka, ale takiego wściekłego 70-taka to jeszcze chyba nie miałem na kiju. Dobra. Uciekaj, wariacie. No, powoli odpłynął. Ale mi dziabnął. Coś podczepiłem, albo bardzo mało okońk. Tak, okońk chyba. Nie, słuchajcie, miniaturka sandacza. Ale makrelka. Ale makrelka. Oj, ty biedaku. Co ty tu chciałeś zrobić z tą gumą? Oddawaj. Sandaczek. Ja pierdolę. Znowu mikrosandaczyk. Jeszcze jakaś... Nie, okonik. O, spokój się. Słuchajcie, słoneczko wyszło. I okonik się zdecydował na branie. Branie pod samą łódką i kolejna makrela. Na chwilę się uspokoiło, jak słoneczko wyszło. Opuszczaj. Taki agresor. Oczywiście są to małe ryby ogólnie. Jak zresztą widać, łowię na małą gumę. Pewnie założę sobie większą, ale jak na razie jeszcze chwilę pokombinuję, zobaczymy. Pierwszy sandaczyk nie był wcale taki mały, dlatego na razie tej przynęty nie zmieniam. Co chwilę mam jakieś obcierki, jakieś puknięcia w plecionkę, jakieś delikatne brania. Wydaje mi się, że jest tutaj masa okoni właśnie na przemian z tymi małymi sandaczykami, a między nimi jeszcze szczupaki pewnie jakieś drobne stoją. Kurczę, fajnie te okoniki tutaj są. Trzy razy podchodził, dwa razy puknął, za trzecim razem się zapiął, ale akurat trzeciego razu nie czułem.
Fajnie, jakby takie brały, to już fajna zabawa. Kurczę, fajnie te okoniówki tutaj weszły. Mam co prawda okoniówkę. Może do podbieraka na razie będę wrzucał. O, odpiął się. Kurczę, mam pomysł. Wezmę sobie wędkę okoniową. Co prawda to nie jest też taka typowa okoniówka, ale dużo delikatniejsza odpiew w każdym razie. Wędka 005. I szybko zmontuję sobie zestaw z jakąś taką typową okoniową przynętą, jakimś lancetikiem czy czymś podobnym. No i zobaczymy, co się wydarzy. Ale jestem na siebie zły, słuchajcie, zapomniałem. To znaczy nie tyle zapomniałem, co w ogóle nie wziąłem pudełka okoniowego ze sobą. Mam tam wszystko, od przynęt po haczyki, krętliki, czebureczki i tak dalej. Przypadkowo znalazłem jednego lancetika, który gdzieś, nie wiem jakim cudem, trafił do pudełka z większymi przynętami. Główka, zobaczcie jaka tu jest główka, ono pewnie jest starsze ode mnie. No mimo to spróbujemy, nie wiem czy ja na to coś zapnę, nie wiem czy na to coś w ogóle weźmie. No, tragedia, kurczę, bo naprawdę te koniki fajnie biorą. No lancetika powinny brać dużo lepiej, ale no ta główka może mi w tym nie pomóc. A jak nie, to tego pentaszada siódemeczkę zaraz zakładam i zobaczymy. Kurczę, no jestem pewien, że naprawdę fajnie bym... O, jest okoń. Jest okonek, słuchajcie. No. Jak tego lancetika mi zjedzą, to nie mam szans, żeby coś złowić, bo to jest jedyna mała przynęta. Okoń nie jest chyba aż taki mały. Muszę trochę poluzować hamulec, bo mogę tu mieć jakiś przyłów. Mówcie, że to jest mały sandacz. Nie, fajny oks, piękny. Chodź tu. O kurde. O, odpiął się w podbieraku. Zobaczcie, jakie dwa byczki fajne. Dobra, lecimy dalej. Nie mogę. Aż wstyd mi wam pokazywać taką główkę. Haczyk jest pewnie bardzo tępy w tej główce, wręcz zardzewiały na końcu. No ale mam tylko jedną, więc... A kurczę, jak fajnie strzelił. On strzelił. Co się dzieje z tym lancetikiem? Kto ty jesteś? Oksik? Oksik. Jaki wariacik. No, to już nie będzie okoń. To będzie chyba mały szczupaczek albo i sandaczek, ale jeżeli okoń, to naprawdę fajny. Chyba, że taki oks, ale to by był już naprawdę... Zedzik. Kurde, jaki zedzik. No jaki zestawik. No zedzik, jak ja chcę okoni, to teraz biorę mi sandacze. I to zobaczcie na co w ogóle, na tą czerwoną główkę. Chodź ty, bo podbierak zajęty. I oddawaj mi lancetika. Zobaczcie, jak chapnął głęboko. Ha, kurde. Nie macie pojęcia, jak żałuję, że ja nie mam ze sobą tego pudełka z małymi przynętami. O. Taki sandaczek, agresorek. To będzie okoń na 99%. Nie wiem, czy to by ryba jakaś śmieszna idzie po powierzchni. Albo mały szczupaczek. Co to jest? Leszcz za mordę? No nie wierzę w to. Słuchajcie, leszczyk za pysk, normalnie zapięty. Ale jaja. Raczej żaden z drapieżników nie wychodzi od razu na powierzchni i się na nią nie kładzie. Patrzcie, jaki leszczyk śmieszny. O kurde.
Kurczę. Mały sandaczek. Myślałem, że będzie okonik. Odpinę się. Makrelko, czemu ty mi bierzesz? Albo przyprowadź rodziców, albo jakieś okonie chociaż. Uderzył, puścił, powtórzył. Co to kurde ma być? Zobaczcie, no ja nie chcę takich rybek łowić. Pokazały się te okoniki. Biedaku, co ty? Jaki sandaczek piękny. Uciekaj. Pokazały się te okoniki, więc myślałem, że będę łowił okoniki. Okoniki przestały brać. A to te małe zbóje zaczęły atakować. Teraz na mocniejszy kijek. Ja trochę się przestawiłem. I nie wiadomo, czego się spodziewać. Nie jest duża ryba. Nie czułem w ogóle brania. Możliwe, że sandaczek albo szczupaczek. Bo nie jest to na pewno okoń. Chyba, że naprawdę fajny. Nie, no niemożliwe. Zander. O ja. Sandaczek taki 50 znowu. Sandaczek 50. Oddawaj gumkę. I uciekaj. Nie chlap, cholero. Zobaczcie, co mi wypluł do łódki. Taką niespodziankę dostałem jedną. Nie wiem, czy to nie jest mały sandacz. Albo mały okoń. No i druga niespodzianka już strawiona do połowy. Śmiesznie zacząłem prowadzić tą przynętę. Po samym dnie, bo ta główka jest niestety troszkę ciężka jak na taki zestaw. Po prostu ją takimi przerywanymi ruchami prowadzę. O, już było branie. Kurde, już pewnie znowu zsunięta guma. Jest. O, troszeczkę. O, to, ale dziwnie ta ryba idzie. Co to jest? Kurde, mam nadzieję, że nie sandaczek. Chyba nie, bo wysoko idzie. Okoń. Fajnie. Fajnie, słuchajcie, dawno tylu okoń nie złowiłem na tej wodzie. Może dlatego teraz biorą, bo nie wyrzucam ich do wody od razu, tylko najpierw do podbieraczka. Ale zabranie pod całą łajbą, co to jest? Nie wierzę w to. Kurde. Pod samą łódeczką mi teraz zabrało coś plecionkę. Co to było? Kurde, nawet nie widziałem, co to za ryba. Takiej akcji to jeszcze nie miałem, żeby ryba sama wyskoczyła. Co to było? Szczupak czy sandacz? Ja pierdziele. Ryba nie jest duża, to jest ten delikatny zestawik, ale... Kur... Obgryzł mi szczupak.
No nie, przecież on mi obgryzł tego lancetika. Znalazłem taką małą główeczkę 3-gramową. No wiadomo, że haczyk jest zdecydowanie za duży. Nie wiem, czy okonie będą zainteresowane, ale wiem, że szczupaczek na pewno tej gumy nie ominie. Zobaczymy na leciutko, może właśnie te okonki będą chciały zgubnąć. No to nie jest okoń. Albo mały szczupaczek. Chociaż może i okoń. Ciężko powiedzieć. Podejrzewam, że mały sandaczek. Albo mały szczupaczek. No oczywiście, że sandaczek. A kurde. Na białą gumkę. Dawaj, wiem, że ci się ta guma podoba, ale... ale nie jest dla ciebie. Szczupak. Może mój szczupak z lancetikiem, słuchajcie. No nie, to zamknął. Myślałem, że mój szczupaczek z lancetikiem. No chodź tu łobuzi. O, odpiął się akurat sam. Fajnie, fajnie. Nie no, słuchajcie, znowu mały sandaczek, kurde. Chyba stąd spadam, no bo to nie ma sensu. Myślałem, że to okoniki będą brały, jak już kilka się pokazało. Chyba, że to jest fajny okon, ale wątpię w to. Oks piękny, o kurde. Dobra, elegancko. Tak dawno nie mówiłem o koni, że no słuchajcie, bardziej cieszą mi te okonie niż sandacze. Fajny oksik. Jednak tu chwilę jeszcze postoję. Jaki szczupak mnie prowadził do samej powierzchni gumy? Ja pierdziele. To naprawdę kawał ryby. Myślę, że takie 80 to miał bankowo. Słuchajcie, odkąd pojawił się ten duży szczupak obok łódki, dosłownie wszystko zamarło. Przestały brać okonie, przestały pukać sandaczyki. Ja i tak uciekam, bo już jest dosyć późna godzina. 3 godzinki na wodzie. Słuchajcie, no takiego popołudnia to się nie spodziewałem. Naprawdę rzadko takie momenty się zdarzają, że te wszystkie gatunki ryb są odpalone jednocześnie i biorą praktycznie na wszystko. Myślę, że jak na 3 godziny łowienia to naprawdę jest fajny wynik. No niestety taki dzień zdarza się raz na kilkadziesiąt tak naprawdę. Czasami może nawet nie. Może jakąś miejscówkę po drodze jeszcze odwiedzę. Jeżeli coś tam trafi, to oczywiście to nagram i Wam pokażę, a jeżeli nie, to widzimy się w następnym filmie całkiem niedługo. Dzięki za oglądanie i do następnego.